za nami ostatni sparing w tym okresie przygotowawczym przed rundą wiosenną. Ostatnie spotkanie z Żyliną, wygrane. Jak byś ogólnie skomentował to spotkanie? Myślę, że przede wszystkim liczy się dla nas zwycięstwo, to, że wybiegaliśmy ten mecz. Co mogę powiedzieć? No, pierwsza połowa zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu, a w drugiej gdzieś tam bardziej defensywnie graliśmy, no ale koniec końców zwycięstwo i to taki był dzisiejszy cel. No. Tak jak zauważyłeś, zaczęliście bardzo intensywnie, od razu szukaliście pierwszego trafienia. Sławek Peszko miał bardzo dużo okazji. Potem była taka taktyka trenera, żeby trochę przystopować i faktycznie zachować to jednobramkowe prowadzenie, czy po prostu Żylina mocniej przycisnęła? Znaczy na pewno Żylina fajnie grała w piłkę przede wszystkim, aczkolwiek trener jakieś tam założenia nakreślił i my staraliśmy się wykonywać je przez cały mecz. Raz to wychodziło trochę lepiej, raz trochę gorzej. Ale myślę, że tak jak też powiedziałem, że Żylina to bardzo dobry zespół i to, że graliśmy trochę w defensywie, to nie umniejsza tego zwycięstwa. I bardzo niedawno wróciliście z obozu w Turcji. Jak byś ocenił ty, jak się teraz czujesz przed startem nowej rundy? Teraz to jestem zmęczony, ale bardzo dobrze. Myślę, że dobrze wygląda nasz zespół pod kątem przygotowania fizycznego i gdzieś tam gry w piłkę takiej typowo, jak to się mówi, krakowskiej. Myślę, że możemy być zadowoleni z tego okresu przygotowawczego, no i z niecierpliwością czekamy na pierwszy mecz. W szatni była mini rewolucja, pojawiło się sporo nowych twarzy, ty jesteś starą, nową twarzą. Czy już zdążyliście się zgrać, czy na to jeszcze potrzeba trochę czasu? Myślę, że tak. Ja akurat myślę, że wkomponowałem się gdzieś tam w ten zespół szybko. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, także to na pewno ułatwiło zadanie. I teraz ostatnie pytanie, za tydzień pierwsze spotkanie z Górnikiem Zabrze. Jakie są twoje cele na tą rundę indywidualną i z zespołem? W co byś celował, w co byś mierzył? Mój indywidualny cel to, żeby jak najwięcej grać w pierwszym składzie, a drużynowo no to zwyciężać w każdym kolejnym spotkaniu i takie będzie na pewno nasze nastawienie.